Czy jest coś, co panią w Polsce cieszy po tym Tak. 89 roku? Czy jest, czy Cieszy. widzi pani, ma jakieś pani powody do optymizmu? Bo to, co pani mówi, to jest strasznie pesymistyczne. Pesymistyczne. Proszę pana, jeżeli niech pan weźmie do ręki ostatni numer biuletynu IPN-u. Jest opisana sprawa Kazimierza Sulki. Musi pan wiedzieć, kto to jest, a ja go osobiście znam. On mnie aresztował i to nie raz w Suchej Beskidzkiej. Dostał polecenie zamordowania księdza Chojnackiego, który był w Juszczynie. W jaki sposób ma zamordować? Oczywiście nie zrobił tego, bo zaczął pić, a jak pił, był pijany, to pytał, czy ksiądz Chojnacki żyje. Dowiedziała się rodzina, o co tu chodzi, że on ma zamordować, więc siostra rodzona jemu powiedziała, jeżeli zrobisz coś takiego, to pamiętaj, nie tylko ja siostra, ale twoja córka, a miał 3-letnią córeczkę, twoja córka wyrzeknie się ciebie, cała rodzina się wyrzeknie. I co on robi? Rezygnuje z SB. Natychmiast jego aresztują, mają powód oczywiście, przysyła do księdza Chojnackiego grypsy. Te grypsy widziałam, pokserowane przez księdza i wysłał te kopie grypsu, wysłał przez Rozmarynowicza, to jest adwokat w Krakowie, do Sulki, do więzienia. I ten to wszystko potwierdził. Potem wyszedł z więzienia, opisał to wszystko. Opowiedział to Romaszewskiego. I chyba ostatnią publikację, jaką wydał Romaszewski w obronie praw, ta komisja interwencyjna, wydał właśnie broszurkę, jak, w jaki sposób i kto dał polecenie zamordowania księdza Chojnackiego, w jaki sposób. Dzisiaj jest proces przeciwko tym mordercom. Ksiądz, no, oczywiście nie zamordowany, ale już nie żyje. I jest sprawa utajniona, znana sprawa, ale Sulko nie może w sądzie zeznać jako świadek. Kto jemu kazał zamordować? Bo jest sprawa tajna. I to jest wolna Polska, żeby morderca był osłonięty tajemnicą. Kto tę tajemnicę osłania? Pan Czuma, który ma tak pokrętny życiorys. Prawda? I mamy wolną Polskę. Tylko zamachowiec jest premierem. Tylko zamachowiec, który odwołał rząd Olszewskiego, który chciał wprowadzać ideę sierpnia. Który chciał po prostu naszą zdobycz, to nasze zwycięstwo urealnić, więc nie dopuszczono do tego. A dzisiaj, kiedy strajkowali stoczniowcy, to co on zrobił? Puścił zomowców, może się one inaczej nazywają. Użył kwasu żrącego. Powiedzieli, że w stanie wojennym też były kwasy używane, ale takiego spustoszenia, takiego uszkodzenia ciała nie było co teraz. I przyjeżdża słynny zamachowiec do stoczniowców. I rozmawia, siedzi na Politechnice, ma tam dwóch sobie wybrał do rozmowy, a stoczniowcy na telebinie oglądali rozmowę z nimi. Z nimi, z tymi dwoma ludźmi, a to miało być ze stoczniowcami. Wolna Polska! Co zrobiono z kupcami? Co zrobiła pani Kronkiewicz-Waltz? W wolnej Polsce taki prezydent na jutro, na zajutrz nie powinien być prezydentem, a jest nadal. Więc jak tą wolność postrzegamy? Papież Jan Paweł II powiedział, największe zniewolenie jest wtedy, kiedy się tylko mówi o wolności. A my tylko mówimy, żeby nie rozliczyć żadnego przestępcy. Żeby dzisiaj porwanie Olewnika zamieszano było ile ludzi? Prokuratorzy, sędziowie, adwokaci i wyłudzili jeszcze tak ciężką sumę pieniędzy. I nie można, w wolnej Polsce nie można znaleźć winnego. W stanie wojennym potworzono szwadrony śmierci, bo ja to tak nazywam. Nazwali ich nieznani sprawcy i mordują. I pod ochroną są. Szykujemy się do Okrągłego Stołu. 89 rok. Wszystkim mandaty wygasły. Ciekawy, nie wygasł mandat dla Wałęsy, Geremka, Mazowieckiego. Zakładają Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. Jakim prawie? Kto ich upoważnił? Samozwańcze ciało, prawda? Na polecenie Kiszczaka. W wolnej Polsce Kiszczak ma coś do powiedzenia. I 27 stycznia 1989 roku zamordowany jest kapłan ksiądz Niedzielak. Wiadomo było, kto napadał, kiedy i w jaki sposób został zamordowany. Do dzisiaj niewykryty jest morderca. 30 stycznia mordują kolejnego kapłana Suchowolca. I znowuż niewykryte. I siadamy do rozmów, z kim pytam,
z mordercami, ale usiedli, podpisali porozumienie, co wcześniej ustalili w Magdalence i nazwali to, że to jest wolna Polska, mordują trzeciego kapłana, księdza Zycha. I jeszcze go obrażano, jeszcze zrobiono z niego pijaka. Kiedy jego martwe ciało znaleziono na ulicy, to są świadkowie, którzy zeznają, że w tym czasie widzieli, jak on pił w Rywierze, w Elblągu czy gdzieś tam. W Krynicy Morskiej. I to jest wolna Polska? Jak to jest? Ile jest znaków zapytania na temat tej wolnej Polski? Mamy wolną Polskę, a jak jest obrażana głowa państwa Lecha Kaczyńskiego? Jest to prezydent. I Wałęsa ma czelność obrażać, kieruje sprawę do sądu, a sąd mówi, no Wałęsa jest legendą, to ma prawo. To jest wolna Polska, dlatego że jest legendą, to ma nam ubliżać. No taki ale, przykład daje? No taką samą sobie Polskę niestety wybraliśmy. Czy myśmy wybrali? Ja nie wybierałam. Ja wybrałam w 80 roku. I miliony ludzi wybrali taką Polskę. A jaką nam zaserwowano? A dzisiaj nie mamy odwagi. Nie mamy odwagi powiedzieć dość już tyranii. Mamy wolną Polskę, ale 30 lat temu Kowalczykowie uratowali nasz honor. Po masakrze grudniowej, kiedy z mordercy, kiedy wszyscy ci, którzy powinni stanąć przed sądem, czy przed Trybunałem Narodowym, to Kiszczak z Jaruzelskim przygotowują fetę w Opolu, w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Kowalczykowie przez rok czasu zbierają materiały z niewypałów powojennych, zbierają materiały wybuchowe, przygotowują zamach nie na ludzi, ale na system, na sytuację, jaka miała miejsce, ku przestrodze. Wysadzają w nocy, kiedy nie było ludzi, kiedy żadne życie nie było narażone. Uszkodzili aulę po to, żeby ku przestrodze, że nie mogą świętować na przelanej polskiej krwi, niewinnej krwi. I co z nimi zrobiono? Jeden dostał 25 czy dożywocia, drugi karę śmierci, potem Jabłoński ułaskawił. W każdym razie 14 lat przesiedzieli. 30 lat upłynęło od 80 roku, od wydarzeń sierpniowych, od naszego zwycięstwa nad komunizmem. A do dzisiaj nie można wmurować tablicy, upamiętnić czyn Kowalczyków. Odmówiła wyższa szkoła, nie wyższa szkoła, bo teraz się nazywa uniwersytet. Po remoncie wmurowali tablicę Rosiewicza chyba, tak? Rosiewicz tam śpiewał. Wielkie wydarzenie. Śpiew Rosiewicza. Jest tablica. Ale Kowalczyków nie można. Dlaczego? Bo nazwali ich terrorystami. Ja udzielałam wywiadu, bo poznałam tych Kowalczyków, teraz rok temu ich poznałam, jak pracowałam z Białegostoku. Udzielałam wywiadu przez telefon dla dziennikarki z Polskiego Radia w Opolu. I pytam, dlaczego odmówiono, dlaczego nie wmurowano tam tablicy? No bo to są terroryści. Ja mówię, ile pani ma lat? Kiedy się pani urodziła? Czy pani wie, o czym, w ogóle jaki to był czyn Kowalczyków? Że pani dzisiaj mówi terroryści. To pani może inaczej zapytam, ile ludzi zginęło przy zamachu tej sali? No nikt nie zginął. A ile ludzi zginęło w 70 roku? Kto jest terrorystą? Jak pani może w ogóle pod tym kątem ze mną rozmawiać? Dowiaduje się dalej, że było głosowanie Senatu Uczelnianego. Na 40 osób zrobili głosowanie. Pani Krystyna Czaja, bodajże tam jest rektorem tej uczelni, nie zgodziła się, więc to głosowanie na 40 osób. Jedna osoba była za wmurowaniem tablicy, 6 osób było przeciw, cała reszta się wstrzymała. Dlaczego? Jak pan myśli? W wolnej Polsce? Człowiek nie może wypowiedzieć nawet tego, co czuje, co myśli, co mu serce dyktuje, bo się boi. Dlaczego się boi? Za wmurowanie tablicy nie bardzo by chciał głosować. Przeciw nie może, bo straci pracę. I to jest wolna Polska? Czy taką wolność myśmy sobie wybrali? Nie. Dzisiaj poszłam dalej. Wzięłam te materiały z Andrzejem Gwiazdą. Napisaliśmy oświadczenie w ubiegłym roku, w listopadzie. To oświadczenie chyba tylko nasz dziennik opublikował i Nasza Polska. To wszystko. A poszło do wszystkich redakcji.
W tym roku napisaliśmy pismo do Rady Miasta, do prezydenta pismo przewodnie. O wmurowanie, to projekt tablicy mamy i służymy pomocą przy realizacji tej tablicy, żeby tą tablicę wmurować u pamiętni tych czynkowalczyków na placu Solidarności, czyli pod pomnikiem poległych stoczniowców. Po kilku miesiącach dostaję odpowiedź tak, ale tak, zgadzają się, czyli załatwione i niezałatwione. Że tą tablicę można będzie wmurować, jak będzie utworzone młode miasto na terenie postoczniowym, to poprosimy ojca Macieja Ziębę, bo on jest dyrektorem, szefem terenu postoczniowych i poprosimy, żeby tam wmurował. Więc bardzo się zdenerwowałam, poszłam do prezydenta, nie przyjął mnie. Skierował mnie tam do swoich urzędników, w trzech biurach rozmawiałam, no też współczuwali mnie, rozumieli, ale w ogóle się nie, bo taka decyzja jest komisji. Kto należy do tej komisji? Pani, ile pani ma lat? Czy pani wie, kto to jest Kowalczykowi? 30 lat upłynęło i my nie zwróciliśmy honoru ludziom, którzy za nas nastawili swoje czoło. Oni ponieśli taką straszną karę. Tylko dlatego, że my byliśmy bezradni. Ich czyn utorował nam drogę do rozmowy z mordercami w 80 roku. Składacie nam hołd, bo ci, co sierpień przygotowali, ale ten sierpień był przygotowany też przez takich ludzi jak Kowalczykowi. Jeżelibyśmy dzisiaj nie umurowali tablicy, wracam do domu. Aha, i jeszcze wychodzę na korytarz, wyszło za mną dwie pani. Proszę pani, serdecznie pani współczujemy i gratulujemy. Ja mówię, nie mnie gratulować. Ale dajcie swój wyraz i poprzyjcie sprawie, wmurujmy tablicę dla Kowalczyków, a nie trzeba będzie wtedy sobie gratulować. Więc przyszedłem do domu i napisałem drugie pismo do prezydenta, że w odpowiedzi na moje pismo dnia takiego to była ta odpowiedź. Więc proponuję jeszcze raz przeczytać dokumenty złożone przeze mnie i przeczytać książeczkę niedużą pana Wagnera pod tytułem Bez świadków obrony. I uważam, że po tej lekturze nie będzie dyskusji, gdzie wmurować tablicę, ale jak naprawić wyrządzoną krzywdę ludziom przez utwaraczy PRL-u. No i czekam na odpowiedź. I ostatnie pytanie, które chciałem zadać. Pani nie jest obecna szeroko w mediach, właściwie od 30 lat jest pani pomijana, pani wkład w to, co zrobiła Solidarność, w to, co pani robiła dla wolności Polski. Czym się pani dzisiaj zajmuje? Jak pani spędza? Głoszeniem prawdy. Zorganizowałam to z przyjaciółką w sumie 13 sympozjum w trosce o dom ojczysty. Nie należę do Solidarności, chociaż ją współtworzyłam. Organizuję te sympozja, licząc się z tym, pierwsze było w 1988 roku, uważałam, że powinien się zwołać Krajową Komisję w takim składzie, jaki ona jest. Z agenturą, z okrojoną, bo ludzie wyjechali na emigrację. I zapytamy agentów, dlaczego są agentami i w Solidarności, albo dlaczego, jak są agentami, dlaczego przyszli do Solidarności, kto im kazał, a jak nie, to my im powiemy, że są agentami i my ich wykluczymy. Obawiałam się, żeby przeciwnik, czyli zbrodnicza PZPR nas nie wypchała na margines. Zróbmy, albo przynajmniej stańmy mocno w miejscu. Powiedzmy ludziom, co powinniśmy robić. Ludzie nam zaufali w 80 roku. I co, udało się to sympozjum w Kaplicy Królewskiej zrobiłam. Nie obyło się od strachu, bo wozy milicyjne jeździły. Doprowadziłam nawet do jednej komisji roboczej, która powstała w tym samym roku, tylko w grudniu, w Gdyni, u Ojca Redemptorystów. Nic z tego nie wyszło. Organizuję te sympozje w trosce o dom ojczysty. Pod tym wspólnym tytułem 13 sympozjum zorganizowałyśmy. Bez grosza pieniędzy, ale zawsze w takim miejscu historycznym jak sala BHP, jak pałac Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jeszcze nie widziałam, że Jurczyk jest agent. W Ursusie, chyba się pomylił w żonach i puścił nas do Ursusa, zrobiliśmy wystawę tam. Liczyłam na to, że się coś uda zebrać tych ludzi, coś na wzór WZZ-u, żeby to jak gdyby kontynuować dalej tą naszą walkę, która może była skończona, ale myśmy jej nie utrzymali, żeby jednak wrócić do tej wartości, która nam przyświecała w 80 roku. No jak do tej pory nie udało się zebrać żadnego ciała, ale mamy dzisiaj prezydenta.
Prezydent, jak teraz rozmawialiśmy, siedzieli też po więzieniach, żeby przyjść do jego domu na wykłady dla robotników. Wykłady robił przed sierpniem jeszcze. To musiał się przedostawać przez krzaki, żeby zgubić ogon. I uważam, że przy składzie tych ludzi wypróbowanych, doświadczonych, powinniśmy wzmocnić tych ludzi i powinniśmy doprowadzić to nasze dzieło, które częściowo nam zostało pozbawione, my zostaliśmy pozbawieni. To jest nasze zadanie, przygotować się do wyboru, wesprzeć prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który dał świadectwo, kim jest, czuje po polsku, myśli po polsku i działa po polsku. Dlatego jest tak atakowany, jest obrażany. Dlaczego taki pajac, jeden i drugi w Sejmie i Sejm robią na bardzo tandetny, Sejmu robią tandetny cyrk. To jest hańba. Dlaczego my nie odbierzemy mandatu dla takiego Palikota, dla takiego Niesiołowskiego, który obraża, który operuje językiem wulgarnym. I to jest nasze zadanie. Mnie się wydaje, że 15 sierpnia spotkanie w Pałacu Prezydenckim, pełna sala, ja nie wiem ile tam było ludzi, no bo nie liczyliśmy. I to jest namiastka sierpnia. I dzisiaj musimy do tego wrócić. I ja wierzę bardzo mocno, że pokolenie moich wnuków nie ma tego, co powinno być, ale następne pokolenie musimy zagwarantować. Musimy już ich nauczyć. Pokolenie mojego wnuka trzeba nauczyć, żeby przyjęli od nas pałeczkę, żeby przestali się bać, żeby prawda była dla nich orężem. Żeby prawda była ich zbroją i bronią. I mnie się wydaje, że do tego dojdzie, dlatego że jak powiedziałam, że przechodzimy za małą chwilę, przeniesiemy się z Pałacu Prezydenckiego do Belwederu, gdzie żył i pracował pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski, a którego duch nam towarzyszy. Ja czuję jego ducha. Że utrzymuje kontakt z jego rodziną, z wnukiem, z córką, bo jedna już nie żyje. I należy tylko ludziom życzyć sursum corda, nie lękać się. I to jest moje zadanie. Nauczyć ludzi, żeby się wyzbyli strachu. Jesteśmy w wolnej Polsce, więc dajmy świadectwo. Nie występujmy z pozycji niewolnika, ale z pozycji wolnego człowieka. A wolny człowiek niczego nie powinien się bać, przynajmniej we własnym kraju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ha ha ha.